Cześć, siemanko, witajcie! Z tej strony Boluś, a ja witam was w kolejnym odcinku, a zarazem już drugim z naszej polskiej farmy sadownictwa. Dziś ze mną w tle taka bardzo mało znana osoba, Brączek. Cześć! I w dzisiejszym odcinku, tak jak poczytałem komentarze, zastosowałem się do wszystkiego, lecz w tym roku nie wiem jak to będzie z ziemniakami, zobaczę jak będzie z terminami. Może w tym roku jeszcze nie zaczniemy w tym sezonie, że tak powiem, bo wiecie, drzewka trochę rosną czasu, także ten sezon nam może przelecić dość szybko i wtedy my sobie w następnym sezonie zabawimy się z ziemniaczkami, że to tak powiem. A dzisiaj na pewno już ruszymy sobie ze szklarnią, także przenosimy się do drugiego ciągnika. Wejdź do, tak dokładnie. Z tego możemy sobie spokojnie wysiąść i idziemy zobaczyć, na jakiej zasadzie będzie to polegało. Ogólnie gra spotkała się z takim dużym entuzjazmem, bardzo wam się spodobała. I tak jak mówiłem, odcinki będą raz w tygodniu z racji tego, że ten mój sad będzie niedużą serią, dlatego chcę, żeby ona troszeczkę potrwała. I teraz tak, zobaczymy o co tu chodzi z tym sadzeniem. Tu możesz zbierać sadzonki do ręcznego sadzenia. No ja mam nadzieję, bo tu ciągnikiem to ciężko będzie wjechać. Brączek, ogórki, pomidory czy papryka? Papryka. O ty kurde, dobra, wybierz. Sadzonka papryki do sadzenia papryki. Okej, super, fajnie. O, pogotowie jedzie. O kurde. Ręcznie to sadzisz. Nie ma pytań. Szkoda, że pogotowie teraz akurat jedzie, albo straż pożarna. Gdzie? Nie wiem, na wsi. Przejeżdżała, tylko było słychać. Ogólnie to tak, moi mili, ja zapraszam was bardzo serdecznie do Brączusia. Brączek robi tam serię właśnie taką, jak ja nie robię, czyli z normalnego rolnictwa po kolei, tak jak właśnie Adaś. Zobaczymy, któremu lepiej się powiedzie i któremu warunki pogodowe bardziej dopiszą i zostanie milionerem. Także ja zapraszam do Brączka. Brączek też jeden odcinek, ale zaraz chyba lecimy nagrać drugi. Co, Brączek? Całkiem możliwe, że właśnie będziemy nagrywać też. Bo Brączek właśnie co ja mówię, renderuje teraz polską wieś naszą i pojawi się ten odcinek po południu gdzieś mniej więcej, nie? No nie, no gdzieś koło 14 myślę. O, no to także zapraszam ja do Brączka na polską wieś. Będziecie mogli sobie obejrzeć, jak tam u nas zmagania idą właśnie na polskiej wsi, bo praktycznie już prace poczniwne, ale nie o tym dzisiaj mowa, bo w końcu mam farm eksperta. Powiem wam, że jestem zszokowany tym, co teraz właśnie widzę, że ręcznie Brączek sobie chodzisz. Byłeś tam w ogóle w szklarniach, czy nie? Nie, nie, jeszcze nie. Masz szklarnię i wybrałem sobie paprykę, nie? I sobie chodzę i ręcznie rozkładam tą paprykę po takich specjalnych, tutaj są rury jakieś, nie wiem, czy są chyba ciepło, mają zamiar utrzymywać chyba jakieś ciepło. Tutaj widzimy jakieś podwieszane rurki, prawdopodobnie z nich będzie woda. Tak, raczej tak. To aha, tutaj są też podwieszenia takie po tym, żeby mogła się ta papryka piąć. Naprawdę mega rozwiązanie. Naprawdę farmingowi brakuje takiego czegoś, co na pewno umiliłoby tą aż tak grę tak bardzo. Dzisiaj widziałem też, że Adaś nagrał Professional Farm, czy jakoś tak się nazywa ta gra? Czy Professional Farmer. O, Professional Farmer, dokładnie, dzięki ci, Brączku. Nagrał taką grę, gra jest już dość długo, chyba 4 czy 5 miesięcy ma nawet, a nigdy nie nagrywał. Adaś właśnie tak ją ostatnio spotkał, mówi wejdzie. Powiem wam, że nie wiem co mam powiedzieć, powiem to może tak, bo taka gra, która powstaje nie wiadomo z czego, nie wiadomo skąd i ma fizykę ziemi, tak tą zwaną, tak jak jest tutaj w Farm Expercie, oczywiście na naszej polskiej farmie, to niestety, ale tamta gra nie ma tak, znaczy, Boże, ja mówię, właśnie ma takie coś, a nawet Głupi Farming, który ma już tyle lat pracuje, ma kasę, ma wszystko, ma dobry silnik, no to kurczę, niestety nie potrafią tego, takiego czegoś zrobić. Wiadomo, to nie wygląda jakoś rewelacyjnie, że tak powiem. Patrzcie, sadzonki papryki nam ubywają z tego. Szacun po prostu, nie? Także myślę, że zrobimy sobie paprykę, ogórki i to, także ja przyspieszę teraz może. O, ale to, żebym zrobił teraz na szybkiego. No jak wiecie, taki typowy Janusz, trochę się szybciej zmęczę, ale będziemy mieli to szybko zrobione. I polecimy sobie właśnie z sadownictwem. Dzisiaj będą opryski wykonywane i prawdopodobnie, jeśli się tylko wyrobię, w odcineczku będzie cięcie. Także no, kurczę, farming, każdy myślał, że będzie jednak ta fizyka ziemi 3D.
No ale niestety się nie doczekamy. Niby w kolejnym ma się pojawić, ale no to już będzie tyle czasu, że praktycznie w każdej grze rolniczej, jaka tylko wyjdzie, tak przypuszczam, już będzie taka fizyka ziemi, tylko nie w farmingu. No mówię, te gry jedynie z czym się spotykałem, to z tym, że nie mają licencji najczęściej na ciągniki, one są wymyślone, co wielu z was się nie podoba. No mi też, ale nie będę aż tak bardzo wybrzydzał, bo mówię, mam tutaj inne funkcje, takie właśnie jak SAP, mam też na przykład tą właśnie fizykę, inaczej tutaj się wszystko jeździ, odbywa, dlatego też mówię, ta gra nadrabia swoimi takimi unikatowymi rzeczami. Dobra, wybierzemy sobie kolejne sadzonki, tym razem będą to ogórasy. 500 sadzonek około wchodzi gdzieś na... Tak samo ogórki wyglądają? Mniej więcej, co tu mamy? Aktualna faza sadzonka, ilość owoców i jeszcze nieznana. Super, żyje dni zero. Ja cię kręcę, no naprawdę informacje mają konkretne na ten temat. Ale wiecie co, ja sobie tylko teraz właśnie to chcę obsadzić wszystko. Znaczy inaczej, może zasadzić, rozłożyć, o! Powiedzmy to tak, ponieważ ja muszę zaraz przyspieszyć sobie czas. A nie chciałem tego, wiecie, poza odcinkiem rozkładać, bo byście nie widzieli na czym to polega. Też nawet nie wiedziałem, dlatego chciałem się dowiedzieć na odcinku. A zaraz sobie przyspieszymy czas, zobaczycie też, że jest taka funkcja dosyć fajna, bo możemy sobie co do dnia przyspieszyć. Więc tutaj też w tej grze liczy się to, kiedy my na przykład zasiejemy sobie zboże, kiedy będą zbiory. Wszystko jest tak dość realnie zrobione. Dlatego też trzeba się z tym pilnować, żeby nie przegapić danej daty zbiorów czy też sadzenia, bo wiadomo, nie zasadzimy sobie ziemniaków, nie wiem, tam w grudniu czy też w październiku. Ominęliśmy jeden panel tutaj. Szkoda, że nie możemy jeszcze wziąć sobie kamery poza rolnika, czyli tak zwane to C, żebyśmy mogli mieć jak w GTA na przykład, czy w innych takich grach. Fajnie by to wyglądało, jak ten rolnik by to tak na przykład to teraz rozkładał. Wiem, że jestem taki dość wymagający, ale no mówię, to taki fajny dodatek by był. No mówię, to rozmazanie mi się naprawdę podoba. A Brączek, teraz powiedz mi kilka słów na temat jak ty oceniasz tą grę. Znaczy nie wiem czemu, ale... nie wiem czemu ludzie tak ją cisną, bo moim zdaniem gra kilka jest całkiem fajna, szczególnie przez to, że jest taka rozbudowana i daje dużo możliwości właśnie. Daje dużo możliwości więcej niż ten farming. Bo jednak w farmingu to jest taka monotonia, cały czas to samo się robi, a w Farm Expercie można się zająć tym albo tam kilkoma rzeczami naraz i moim zdaniem jest troszkę ciekawiej. No. I powiem tak, bo ja też czytałem sobie te komentarze i właśnie tak jak Brączek zwrócił na to uwagę, że spotkała się z dużym hejtem, nie tylko u mnie, u Adama i u Brączka też na kanale, ale powiem wam jedyne co. Playway tą grę robi drugi rok. Nie wiem, czy tam kiedyś coś czytałem, niby że kiedyś wcześniej robili już tam jakąś inną grę czy coś, ale no dobrze, tutaj tego Farm Experta mamy dopiero drugi rok. I teraz wróćmy sobie do czasów farminga. Zaczęło się to wszystko od... farminga, o Jezu, Landwirtschaft Simulator, że tak powiem, ósemki. Porównajcie sobie teraz LS-a ósemkę, a porównajcie sobie Farm Experta 15, czyli ten, co wyszedł rok temu. Bez porównania moim zdaniem, bo już 15 naprawdę była rewelacja. Teraz porównajcie LS-a 9. Jak to wyglądało, a jak wygląda teraz? Czy no. Nie widzicie tego, że ta gra dopiero powstaje i no... Moim zdaniem, jeżeli będzie, poczekajcie, piąty rok jest, tak, farminga, no znaczy no tego tak mniej więcej, Landwirtschaft i farming, no to jest raz, dwa, trzy, cztery, tak, pięć lat. Wyobraźcie sobie, jak ta gra może wyglądać za 5 lat. Jeżeli oni będą mieli pieniądze, bo widzicie, teraz każda firma potrzebuje pieniędzy, potrzebuje tej sprzedaży, bo tak jak to jest, powiem wam tak, jeżeli jest jakaś dobra gra, tak przypuśćmy teraz, powiem FIFA a Pro Evolution Soccer. Tam często mieli w PS-ie tak, że nie mieli licencji. Nie mieli licencji na kluby, wyglądy, to wszystko nie było tak świetne jak w FIFA, ponieważ FIFA miała wszystko wykupione, ponieważ miała pieniądze. PS potrzebował pieniędzy, ale ogólnie PS pod względem fizyki gry był o wiele, wiele ciekawszy od FIFA. Także mówię, teraz to jest też to, że nawet jeżeli gorszą grę robi farming, to i tak on ma pieniądze, ponieważ to jest tak ta zwana dobra, renomowana nazwa. Tak jak mamy Nike, Puma, Adidas, to każdy czasami też woli za to wydać więcej pieniędzy, choć czasami design i wykonanie niektórych butów będzie z innej firmy o wiele, wiele lepsze, a ta firma nie jest tak znana. Tak samo jest, myślę, że z tą grą i ona potrzebuje po prostu czasu i naprawdę no to, żeby ludzie przekonali się do tej gry i bynajmniej takie jest moje zdanie. I mówię, za kilka lat to może być naprawdę rewelacja, bo porównując na przykład do Sim Traktora, zobaczcie jaki był początek Sim Traktora, była tylko jedna wersja, ale zobaczcie jak to wyglądało, a teraz
teraz ta gra jako na pierwszą wersję, na drugą już, pierwsza też była moim zdaniem fenomen, bo dzisiaj sobie tak ogólnie popatrzyłem na filmiki, bo chciałem trochę o sadownictwie się dowiedzieć, jak to tam w 15 było, to powiem wam, że naprawdę nie pogadasz. Nie pogadasz, nie masz pytań i dobra, i my możemy sobie teraz spadać, dlatego moim zdaniem nie ma co hejtować tej gry, bo naprawdę jako na drugi rok tej firmy to jest picabello fantastic. My wchodzimy sobie na tą farmę, oczywiście tutaj zawsze musi przyreagować po przenoszeniu się na maszyny i teraz czekajcie, ja sobie ogólnie już mógłbym zatankować naszego Ferrari, odpalamy spacją i czekajcie, właśnie ja gram na kierownicy, miałem wam powiedzieć, gram sobie na kierownicy. Wszystko bardzo pięknie mi tutaj chodzi. Największą bekę mam z tego, ponieważ nawet działa tutaj kierownica Sidek. Wziąłem tutaj Logitecha z racji tego, że mam tak zwany jakby rewers, wiecie, tą skrzynię biegów po prawej stronie i dzięki temu zrobiłem sobie zmianę kierunku jazdy, czyli tak zwanego rewersa w grze. A w drugą stronę odbicie mam opuszczanie maszyny, także super sprawa, ponieważ jak były podłączone Logitech, on ma wybiera oddzielnie panel i oddzielnie jest kierownica z pedałami. I teraz jak sobie chcę ustawić coś na kierownicy, to nie mogę na panelu. Jak ustawię coś na panelu, nie mogę na kierownicy, bo to się buguje, bo to są dwie różne rzeczy, a tam trzeba sobie wybrać. I my dzisiaj sobie weźmiemy herbicydy. Jedziemy troszeczkę popryskać. Myślę, że na kierownicy dość fajnie będzie wyglądała, o wiele bardziej ta gra. Ponieważ to skręcanie będzie o wiele, wiele fajniejsze, delikatnie będę mógł sobie hamować. Ogólnie też zmieniłem sobie hamulce, bo jak sami widzieliście na odcinkach, strasznie szybko mi hamował ciągnik. To było dlatego, że nie były włączone miękkie hamulce. Brączek, polecam ci to. Pewnie też to zauważyłeś, że jak jedziesz czy hamujesz, to on takiego dęba stanie, że ino by tu klocki wyrwało. Już to też tam obczaiłem. No, dlatego też mówię, sobie to zrobiliśmy. Tutaj wszystkie sadzonki mamy już posadzone, mamy ogólnie wiśnie i jabłonie na tym polu oraz na tamtym za drogą. A tutaj mamy, proszę ja was, porzeczki oraz agres. I teraz mamy bardzo fajną sprawę z tą grą. Mamy tutaj mechanikę tej gry. I tutaj widzimy sobie przyspieszanie czasu. W farmingu mamy tylko, poczekajcie, jak to jest? 1, 5, 15, 30, 60 chyba. Tutaj mamy aż 24. Też dość fajnie, ale najfajniejsza sprawa jest tym, że możemy przewidzieć sobie dni, nie musimy ciągle trzymać Ctrl R. Także myślę, że jak mamy 3 kwietnia, to jest dobry czas przewinąć na 30 i tutaj, żeby nam wszystko ładnie poszło, bierzemy sobie czekaj, wtedy jest pora dnia przewijana i nocy, wtedy mniej więcej aktualizuje nam się wszystko na tym polu. Poczekajcie, ja sobie też na drugi dzionek stanę tak, abyście widzieli jedno i drugie pole, jak tam wszystko sobie dorasta. Teraz prawdopodobnie, z tego co pamiętam, powinno mi się przez kolejny miesiąc, no tak jak mówiłem, urosnąć, jak tutaj widzicie, sadzonki. Mamy jabłka i wiśnie, z tego co czytałem, troszeczkę jednak dłużej, no wiadomo jak to jest w realu też, o wiele, wiele dłużej potrzeba czasu na to. Ja tu kapcie nie złapałem, nie wiem czemu. Także my wbijamy się już w pole i możemy sobie zaraz powoli zacząć pryskać. Nie wiem czemu te dźwięki ogólnie, jak później oglądałem sobie filmik, wszystko jest ok z dźwiękami, one się tak bardzo nie bugują, a teraz na przykład ja w ogóle dźwięków z gry nie słyszę, tak? A mimo wszystko te dźwięki są później na nagraniu, ale co jak co, powiem wam, że naprawdę animacje opryskiwać, tak pięknie to wygląda. Potrzebowałem takiej serii właśnie na kanale, cieszę się, że właśnie ta gra wyszła. Jest to troszeczkę coś innego. Adaś to tam, kurczę, tak no life i w tą grę, że naprawdę tam... Dzień odcinek. Dzień nie, bardzo fajnie, bo dużo ludzi chce zobaczyć, wiesz, te tekstury, te wszystkie możliwości tej gry. I mówię, jakby Adam teraz nagrywał co 2-3 dni tą grę, to nie byłoby aż tak fajne, ponieważ po jakim czasie dopiero by to wszystko się pojawiało. Czekajcie, ja ogólnie nie wiem, jak te opryski dosięgają. Czekajcie, zaraz zobaczymy sobie. Teraz to drzewko, tamto nie zostało opryskane. Okej, okay. Czyli ja muszę co drugi przejazd sobie jeździć, ponieważ no niestety nie wygnę się, tak? Albo dobra, wiem co, weźmiemy po prostu większy ten, ażem teraz gazu dodał za dużo. Tempomat jeszcze, a właśnie, Brączek, ogarnąłeś tempomat? Nie. Właśnie ja też, przydałby się tempomat, dobrze, teraz mamy ten. Jedynie biegi są, jedynka, dwójka, trójka, także muszę sobie jeszcze to gdzieś przypisać. Wtedy też by mi się o wiele lepiej jeździł. Kurczę, nie wyłączyłem tego. Ja nie wyłączyłem opryskiwacza, tak? Dobra, to jest tu ten przejazd. I przydałby się ogarnąć tempomat, wtedy bym sobie go załączał. Dobra, dwójkę mi się wydaje, że jak włączymy, to będzie luksus. Jak na
akurat pryskanie. Kurczę, wkurza mnie troszeczkę, że te kamerki są aż na 3 razy i trzeba to po 3 razy klikać, to oddalanie się. Ale mimo wszystko jest ok. Jeszcze jedynie co, no to nie wiem czemu akurat tłumniki są pod ciągnikami i jak jedziemy do tyłu, do przodu, to widzicie jak to nam z tyłu dziwnie wylatują te spaliny, jak cofamy, to w ogóle tutaj przed nas to wylatuje. No mówię, gra ma jeszcze kilka niedociągnięć, ale mimo wszystko da się w to grać. I jest dość przyjemnie się w to grać, bo naprawdę ja ostatnio sobie tak wszedłem, jak sami widzicie, tutaj musiałem dokończyć sadzenie tego wszystkiego. I pograłem sobie troszeczkę i powiem wam, że naprawdę byłem zachwycony tą grą. Dobra, tutaj możemy sobie teraz wbijać. Jak widzimy, wyrobię się i tak. O, było jakieś przez chwilę, miałem dźwięk niezbugowany i wszystko było dokładnie słychać. I powracając do mówiadać, naprawdę bardzo fajnie, szybko to tam sobie robi. Troszeczkę teraz miał problem, jak z tego co słyszałem, tam z belkami, bo poprasował bardzo dużo, kupił specjalnie prasę, a wiecie jak to jest na takiej realnej serii, wydał trochę kasy na tą prasę, żeby mieć też pieniądze ze słomy. No a niestety nie da się ich ładować na tą przyczepę, ponieważ one spadają, nie wiem czemu. Co ty gadasz? No właśnie Jada się troszeczkę się wkurzył, ponieważ no lipa totalna z tym jest. Ale co wam powiem, zajebisty jest warsztat, ogólnie chciałbym takie coś w farmingu. No wiadomo, teraz będzie można chipować te maszyny, tak nazwałem to chipować, ale zwiększać ich moc, malować i w ogóle tam zmieniać różne części. Ale tutaj to jest fenomen. Wjeżdżasz sobie na garaż i do każdego ciągnika mogę sobie założyć tur, nie muszę go kupować, nie? Po prostu wjeżdżam i mogę zakładać przedni ten tur. Może przedni tur, no tylko może być przedni, czekajcie, ja dobrze wjechałem tutaj teraz. Można teraz zmieniać sobie koła do każdego ciągnika na, wiesz, podwójne lub do oprysków lub zwykłe. Dlatego też jest super sprawa z tym, można chyba jakieś malowanie robić. Ja muszę ogólnie kiedy wjechać właśnie do nas na warsztat i zobaczyć co mogę zrobić z takim sadowniczym ciągnikiem. Może jeszcze tego dowiemy się w dzisiejszym odcinku, ale nie obiecuję. Dzisiaj pryskanie, więc kurczę, nie wiem czy też wyrobimy się z cięciem trawy, a może właśnie dzisiaj sobie tak to opryskam, a w następnym odcinku właśnie byśmy wzięli cięcie trawy i oprysk tym innym opryskiwaczem, ponieważ jest jeszcze taki jeden opryskiwacz, który właśnie wjeżdża tak mniej więcej w jeden rządek, ma też folię, to wszystko tak idealnie pryska to. Nie wiem czemu on mi pasuje bardziej pod drzewka, dlatego też pewnie będziecie musieli mi powiedzieć ktoś jak się zna bardziej na sadownictwie, to mi powie, czy ja mogę, czekajcie, bo tutaj mi kamera poleciała, czy ja mogę tym opryskiwaczem, co mam, pryskać właśnie te moje sadzonki tam, agrestu, malin itp. itd. Czy ten opryskiwacz jest tylko do drzewek właśnie, o Jezu, jabłonek i w ogóle. Bo no tamten pasuje mi bardziej, bo jest strasznie wysoki ogólnie i tam idealnie powiem wam, żeby drzewko weszła taka jabłonka do pryskania. No ale nie mam zielonego pojęcia, tym bardziej, że jeszcze tutaj mamy blisko siebie te krzaki, no to ten oprysk jakoś się rozchodzi, a zanim tam nam wszystko pourasta, strasznie duże szczeliny są. Dlatego też mówię, ktoś jak bardziej się zna, to czekam na wasze propozycje, tam w komentarzach poczytam, na pewno się dostosuję. Nawet jak ktoś ma jakieś filmiki, tam jak właśnie z tym sadownictwem tutaj wszystko ładnie pracować, co do czego te opryski są specjalne, herbicydy, impektocydy, nie wiem jak to się właśnie wszystko nazywa, to przydałoby mi się, ponieważ samo uczku o tym czytałem i nie pisze mi od czego dany jest nawóz, chyba że gdzieś to inaczej jeszcze w sklepie na przykład pisze. Ty Bolek? No? Sorry, ci przerwę, ale na Rapido pasy ty masz gdzieś? Jo, mam, wam. Tak jak wyjdę to ci dam. Dobra. I ci tam przerzucę. Czyli bo kompletuję sobie modpak na Borusiowo w końcu jakiś. Na Borusiowo, bo... A, będziesz robił serię? A jakąś chcę jeszcze zrobić. Aha, no to spoczko, foczko. No to luzik, to jak wyjdziemy to ci zapodam. I teraz kontynuując, właśnie potrzebuję jakiejś wskazówki mniej więcej, bo no naprawdę tam tak mniej więcej kojarzę, nie, co tam się robiło w tym sadownictwie i w ogóle, ale no niektóre maszyny naprawdę widzę pierwszy raz na oczy i się zastanawiam co do czego jest, tym bardziej, że tych trochę oprysków mamy rodzajów. Widzimy, bardzo fajne brudzenie jest, mega brudzenie. Przydałoby się takie coś w farmingu, bo naprawdę tu to się ekstra brudzi, tak jakbym mniej więcej normal map, to jak to Arek zawsze mówi. Dobra, my sobie tutaj wpadniemy. Fajnie też ptaki, że latają, to jest też super sprawa. Czekajcie, przed chwilą jak wjeżdżałem to był tamten rządek, tak, tu, dobra. Dwójeczka T i pryskamy sobie dalej. A, poszli!
Więc następny odcinek prawdopodobnie dopiero coś koło weekendu, mi się wydaje, w następny. Może no właśnie zrobimy tak, że te odcinki by wychodziły w niedzielę. Coś w tym stylu, ponieważ no do farminga zostało nam jeszcze około ile? 25 październik, około ponad miesiąca, tak? Półtora miesiąca nam zostało. No to by wyszło około 6 odcinków. Mi się wydaje, że wystarczająco, ponieważ będzie to później w odcinku, w następnym odcinku było to cięcie i oprysk tamtym właśnie. Pewnie kolejny to by były jakieś już zbiory, tylko ze zbiorów to będą około 3 odcinków, bo to będą szklarniowe, będą zwykłe, że Janusze będą chodziły i będą też to, że będę zbierał to maszyną. Także na pewno będzie sporo tych odcinków ze samych zbiorów i będziemy musieli sobie troszeczkę się z tym pobawić. To już mamy 3, 4 i akurat ziemniaki by były później w następnym sezonie, coś w tym stylu. No to akurat by tak wyszło, że do farminga byśmy chyba skończyli z tą serią. Chyba, że wam się spodoba, no to wtedy coś będziemy myśleć, może jakieś aktualizacje, bo ogólnie ta gra jest codziennie chyba jakaś aktualizacja wychodzi, także cały czas pracuję nad nią, ciągle jest rozpracowywane jest MP. Niby niektórzy jakoś tam mogą dobić, ale jest bardzo mało takich ludzi. Coś, jakieś tam porty są, coś w ogóle pogmatwane, Adam cały czas jest tam w kontakcie z nimi. Dlatego też czekamy sobie, co mniej więcej się pojawi niedługo właśnie z rozwiązaniem tego MP. Bo nie powiem, Adasiowi przydałoby się ręce do pracy, a mi się wydaje, że też fajnie jakby tutaj ktoś teraz, nie wiem, drugim ciągniczkiem już pojechał i pryskał, bo wiecie, jednak tamte pola mamy jeszcze. W razie coś wtedy zakupimy kolejne i posadzimy nasze kolejne roślinki do zbiorów. Myślę, że akurat na samym odcinku ta trawa jeszcze będzie wyższa, ponieważ przesuniemy sobie o kilkanaście dni, a może i o miesiąc. A my w tym odcinku będziemy sobie zaraz kończyć, tylko fajnie sobie jakoś tutaj wyjdę. Ja, super, cały czas pryska, właśnie o to mi chodziło, bo chciałem sprawdzić, czy do miniaturki będę mógł to użyć. Także super sprawa z tym. I co, kochani, ja mam... O kurwa, ale wyjebało opryskiwacz. Ja wam, kochani, dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do Brączka. Jutro prawdopodobnie Borusiowo i Rocket League, a następnie Czeska. Także jeszcze raz zapraszam do chłopaków, do Brączka, do Adasia, do Tarnasa i do Arka. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do kolejnego Farm Eksperta. Na razie, trzymajcie się, cześć. Hej.